Biznes 24, teraz czas na dłuższą rozmowę. Zapraszam, Natalia Gorzelnik. 1 lipca w życie wejdą przepisy, które zobowiążą internetowe platformy handlowe do przekazywania do urzędów skarbowych dokładnych informacji o transakcjach zawartych przez aktywnych użytkowników. Co to oznacza w praktyce dla osób, które raz na jakiś czas lubią wystawiać na Allegro stare książki albo sprzęt? O tym porozmawiamy z moim i Państwa gościem, którym jest Leszek Dudkiewicz, adwokat z Russell Bedford Poland. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Tak, rzeczywiście, od 1 lipca zacznie obowiązywać dyrektywa, właściwie ustawa implementująca w końcu dyrektywę DAC 7, która wprowadza obowiązki dotyczące raportowania tego, co dzieje się na serwisach internetowych, na serwisach aukcyjnych. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, kogo tak naprawdę te obowiązki będą dotyczyć. De facto docelowo one dotyczyć będą przede wszystkim sprzedających, natomiast w pierwszej kolejności one dotyczą właśnie tych operatorów, którzy będą musieli się zarejestrować w odpowiednim systemie i zbierać te informacje o swoich sprzedających. I teraz istotne jest to, że mówimy tylko o takich systemach, takich platformach, takich aplikacjach, które służą temu, aby połączyć tego sprzedającego ze swoim klientem. Nie mówimy tutaj o wszystkich sklepach internetowych, czyli przedsiębiorca, który prowadzi swój sklep z artykułami AGD i ma również sklep oprócz stacjonarnego, sklep internetowy, jego te obowiązki w ogóle nie dotyczą. Natomiast w przypadku serwisów typu Allegro, OLX, ale również serwisów pośredniczących w zamawianiu noclegów, w udostępnianiu nieruchomości również komercyjnych, w zamawianiu i udostępnianiu środków transportu, one będą musiały zbierać informacje o swoich użytkownikach. Natomiast tutaj już na etapie Komisji Europejskiej postawiono pewną granicę, jeżeli chodzi o wolumen tych transakcji. W ogóle nie będą te obowiązki dotyczyć tych sprzedających, którzy zawierają mniej niż 30 transakcji w okresie sprawozdawczym o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 2000 euro. A 30 transakcji w 2024 roku przeliczone według tego kursu, taki jak ustawa tam wskazuje, czyli na pierwszy dzień roku, no to daje kwotę około 8700 zł. To ja się tutaj na moment zatrzymam, panie mecenasie, no bo z jednej strony wydaje się, że 30 transakcji to jest taka sensowna liczba, jeżeli myślimy sobie o handlu na Allegro. Ale jeżeli pod tą ustawę, pod dyrektywę DAC 7 wpisuje się najem nieruchomości albo usługi świadczone osobiście, to myślę sobie o takich platformach jak na przykład Fixly, które łączą podwykonawców z usługobiorcami. No i tam pewnie taki pan Murarz to tych transakcji, więc niż 30 ma spokojnie. Albo chociażby o takich portalach jak Airbnb, czy o portalach typu inne wycieczkowe, jakieś nocowanie.pl, gdzie też pewnie osoba, która udostępnia swój pokój na okres wakacyjny, robi to częściej niż 30 razy do roku. Nie wspominając nawet o moich koleżankach, które sprzedają swoją odzież na Vinted, bo to pewnie z 30 transakcji zrobią miesięcznie. Czy te osoby mają teraz zakładać działalność gospodarczą? No wszystko zależy od tej intensywności i rzeczywiście tutaj dotykamy istoty problemu, czyli celu tych regulacji. No bo celem takim zasadniczym regulacji wprowadzenia tych rozwiązań we wszystkich państwach UE, a nawet szerzej, jest walka z szarą strefą, czyli walka z tymi transakcjami, tymi czynnościami, które pozostają poza zakresem opodatkowania, przede wszystkim podatkiem dochodowym i VAT-em. No i teraz w zależności od tego, jakiego rodzaju transakcje są dokonywane, czy to jest tak jak pani redaktor wskazała, murarz, który na portalu Fixly sobie udostępnia informacje o swoich usługach, czy też informatycy, tłumacze, ludzie świadczący usługi niematerialne, no zdarza się, że nie wszyscy posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą, czy też, no bo to nie oznacza jakby to w ogóle nam nie zmienia przepisów determinujących, co to jest działalność gospodarcza w rozumieniu na przykład ustawy o VAT. Natomiast chodzi o to, że z uwagi na skalę tego zjawiska
te informacje są poza zakresem na dzień dzisiejszy KAS-u, czyli funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. No i to właśnie ma służyć wyjęciu tych informacji na temat wartości transakcji, na temat ich częstotliwości, po to, aby służby administracji skarbowej mogły podejmować dalsze czynności w kierunku ustalenia, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z ukrytą działalnością gospodarczą. Natomiast sam fakt przekroczenia tych 30 transakcji czy tej kwoty równowartości 2000 euro jeszcze nie przesądza o tym, czy to rzeczywiście będzie działalność gospodarcza. Musimy zwrócić uwagę na definicje szczegółowe oraz na kwestię tego, tutaj przede wszystkim myślę należało było uspokoić osoby, które dokonują sprzedaży własnych jakichś rzeczy używanych. To są czynności, które są wyłączone z działalności gospodarczej, to jest działalność osobista. No oczywiście tutaj gdzieś pojawia się ryzyko takie, że te nawet drobne transakcje też będą kontrolowane pod kątem tego, czy faktycznie na przykład jest spełniona przesłanka z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli ta rzecz, która jest sprzedawana, jest rzeczą używaną w domniemaniu co najmniej 6 miesięcy będącą naszej własności. No bo jeżeli taką rzecz sprzedajemy prywatnie, no to w ogóle nie jest działalność gospodarcza. A jeszcze wracając do działalności gospodarczych. Załóżmy, że mam babcię na Mazurach, bardzo świadomą cyfrowo, która na Bookingu oferuje sobie pokoik w ramach agroturystyki. No i nie ma żadnej działalności zarejestrowanej, no bo po prostu przyjeżdżają do niej goście. No i tych gości jest sporo, powiedzmy, że będzie ich z 60, 90 nawet w ciągu sezonu. W takiej sytuacji może się pojawić kontrola skarbowa i co wtedy? Może się pojawić kontrola skarbowa. No i rzeczywiście taką działalność polegającą na udostępnianiu pokoi czy apartamentów, mieszkań krótkoterminowych, to jest najem okazjonalny, w jakiś sposób powinien być opodatkowany. Na dzień dzisiejszy podstawową formą opodatkowania dla tej formy prowadzenia działalności w zakresie usług noclegowych jest podatek zryczałtowany. W związku z czym no, to jest też narzędzie, które będzie służyć do tego, żeby urzędy skarbowe, administracja mogła sprawdzać, czy faktycznie taki podatnik się zarejestrował i ten ryczałt odprowadza. Natomiast jeżeli chodzi o... Tak, proszę. A jeżeli nas skarbówka, mówiąc brzydko, złapie na tym, już zostawiając tą babcię na Mazurach i mówiąc chociażby o tym naszym murarzu albo o korepetytorze, który po prostu sobie tych korków udzielał, no i się okazuje, że nie odprowadzał żadnych podatków, to co wtedy? Co nam grozi? No niestety grożą nam konsekwencje z tytułu uzyskiwania nieujawnionych źródeł dochodu, czyli grozi nam stawka podatku podstawowego w zależności od rodzaju działalności plus stawki sankcyjne zgodnie z ordynacją podatkową plus ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej. W skrajnych przypadkach no to mogą być nawet bardzo wysokie kary. No, w praktyce ja się nie spotkałem w przypadku tych drobnych działalności, o których tutaj rozmawiamy, z jakimiś drakońskimi karami, natomiast no co najmniej trzeba się liczyć z tym, że od tej podstawy opodatkowania, która zostanie ustalona, będzie naliczony podatek z odsetkami do zapłaty, z sankcją dodatkową, no i ewentualnie z jakimś mandatem karnym. Natomiast to, co może być rzeczywiście uciążliwe, to to, że no, ten system wchodzi teraz. No, niestety on wchodzi troszeczkę wstecz. To znaczy zgodnie z tym projektem, który w tym momencie poszedł do pracy w Senacie, pierwszym okresem sprawozdawczym ma być rok 2023. No i to jest moim zdaniem troszeczkę kuriozum, bo system dopiero ustawa jeszcze nie jest tak naprawdę na ukończonym procesie legislacyjnym, a już chcemy wprowadzać obowiązki raportowania, no jakby nie patrzeć wstecznego na operatorów. Panie mecenasie, bo została nam minutka. To co w takiej sytuacji, jeżeli ja jestem tym korepetytorem albo handlowałam sobie troszeczkę na czarno na tym OLX-ie, dane są zebrane bodajże z pół roku, od początku roku platformy już przekazywały informacje. Jest szansa, że mnie skarbówka złapie. Co robić? Czynny żal w tym momencie? Przyznać się samemu?
Ja myślę, że warto rozważyć taką opcję, żeby skorzystać z tej instytucji KKS-u czynnego żalu, czyli rzeczywiście zweryfikować sobie, jakiej wielkości były to obroty, jakiej wielkości były to dochody, złożyć odpowiednią deklarację w zależności od rodzaju dochodu i formy opodatkowania wraz z czynnym żalem. Korzyścią z tego rozwiązania jest takie, że jeżeli czynny żal wpłynie do organu podatkowego, to organ nie może go pominąć. Praktyka jest taka, że jeżeli faktycznie te czynności stanowiące potencjalnie to wykroczenie, przestępstwo skarbowe zostaną dokonane, to inne sankcje podatnikowi już nie grożą. Leszek Dudkiewicz, adwokat z Russell Bedford Poland, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.